Witamy Finestrat. Denisko, jak się czujesz? Już jest lepiej? Całe 35 minut podróży. Ale i tak dałeś radę. Chodźcie, idziemy. Jak miałeś na to stracić, to było w porządku. No, widzę, że jedynie po tych, po autostradzie można wzdłuż autostrady jeździć. Ale trafili ci się pasażerowie. Do. Najgorsi na świecie. Patrz, wszyscy tego. Wszyscy maseczkę noszą. Oni tu chyba nie wiedzą. Że jak się jest zaszczepiony. No tak, ale tu nie ma internetu. Tak. Siedzie dziwnie, nie? Ile chcesz nagrywać, Denisko? Nie chcesz? Opa. Wyglądam jak debil, jak nagrywam, tak? Nie, nie? Zawsze się wszyscy patrzą, nie? Jak się nagrywa, co? Wtedy wyglądałeś w tym kasku. Na głowie. A tu i ten wiek. Idziemy zobaczyć do tego kościółka. Co nie? Starczy kościołów na ten tydzień. O, jeszcze tu chodź, zobaczymy. Bo tu widzę jakieś cwane rzeczy. Tu jest jakiś coś, tu oni wyciągają zawsze i oni to wiozą przez cały ten drogę krzyżową. Tylko ja nie wiem co. Całun chyba, czy coś tam, ja się nie znam na tych rzeczach. Ciężko stwierdzić. Już lepiej, mama? Tak, już lepiej. No to... O, idzie nasza rodzinka. Ale pięknie. Podoba ci się, Denisku, też? Akurat trafiliśmy na godzinę 12. No, trochę nie do, trochę niedopracowany ten. O 16. Nie, o 17 jeszcze nie. O. Plaza de la Torreta. Trochę im zegarek źle chodzi, bo na zegarku mają za 5:12. U mnie jest 11:58, a o 12 już wyją te. Teraz tu na dół musimy. Podoba ci się, Denisku? Zero turystów, co? Niestety wszyscy w maskach chodzą, nawet sami.
Zaraz przejdziemy tam na ten balkon, bo już widzę, że jesteśmy blisko tego balkonu. Ale malutkie drzwi, Denisko, zobacz. To tam chyba krasnale mieszkają, co? Chodź, zobaczymy sobie tutaj. Zobacz. Zobacz, boisko mają, boisko do golfa. A to my jeszcze lepszy punkt widokowy będziemy mieli. Tutaj to jest taka przed tego. I to jest... Proszę pana, prywatny basen. I to pomimo tego, że to miasteczko jest na... w głębi lądu, posiada linię brzegową długości 270 metrów. Przy plaży. Jak mnie słuchają moi ten statyści w filmie. Denisku, chodź, idziemy. O, uwaga, pies. Ile jest schodów? Co? 1 500 000, 100 900. Tu, Denisiu. Eso es Milador. Te gusteria, Denis? Zobacz, jak zasuwają ci, co? A my powinniśmy tędy przyjechać. Nie wiem, dlaczego on nas pokierował w drugą stronę. On nam zawsze na złość robi. Ach, ten GPS. Co? GPS. GPS. Anetko. Ej, 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 tu idziemy. Tu. Co wy te turysty? Numerków nie znacie? Numerków nie znacie? Mam, no właśnie, mama zawsze, nie? Zawsze wprowadza tego nam tutaj. A tu jest wszystko oznakowane. Po 10 jest 11, a nie 22. Co nie, Denisku? A myślisz, że mama dodawała te cyferki? Tak. No. Co? Chcemy się co?
O, kocisko. Rude kocisko. Też roczny chyba jak nasz. Jakie kolonie, co? I co, podoba ci się jeszcze nie? Nie. Czemu ci się nie podoba? Bo nie. To jest morze? Nie. Tak, to jest morze, no. A tobie się mama podoba? No, mega. A to jest, o, to wcięcie tam, co zawsze widzimy, jak jedziemy do Benidormu. To jest tak zwane Puig Campania. Najwyższa góra. To są jeziora, obok których przejeżdżaliśmy. Tutaj jeszcze będziemy kiedyś jechali. Jesteśmy tu. Witamy mrówki. Góra ma 1410 metrów nad poziomem morza. Jest bardzo fajnym miejscem do trekkingu, wspinaczki i jeździectwa rowerowego. Casa del Pianista. O. Tu nawet jakieś nuty są. Co tam jest? 60, tutaj 70 metrów. Co to oni porobili tutaj? 17, no lepiej trzeba iść tam na dół. Najgorsze słońce teraz, nie? No, najgorsze słońce. Chyba na węgiel, albo na coś.
O, a ten domek jest 1864 roku. Oh, wow. To jest najmniejszy domek. Nie? No. Tytusie. A nie, bo to jeszcze tutaj. Mirador, jeszcze jeden punkt. A nie Ara? Ara. No. O, Ara. Jaki? Psio. No. Czy oni jeżdżą do Alicante, do Benidormu, bo tu obok jest Benidorm. No Benidorm to jest tego. No to gdzie jakbyśmy pojechali, to byśmy za 10 minut byli.